Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na moją prywatną i subiektywną, z naciskiem na subiektywną, recenzję filmu Creed 2. Byłem na nim wczoraj w kinie i muszę przyznać, że byłem bardzo miło zaskoczony. Po pierwszej części, która moim zdaniem zasługiwała na takie 6 plus 7, druga część moim zdaniem to jest mocne 8,5, a nawet 9. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim świetna gra aktorska zarówno Rockiego, jak i aktora odgrywającego Adonisa, ale także aktorów wcielających się w głównych przeciwników, antagonistów tego filmu, czyli Ivana Drago oraz jego syna Wiktora. Sam początek filmu pokazuje nam już, kto będzie tym głównym przeciwnikiem, ponieważ mamy zbliżenie na to, jak wygląda aktualnie życie Iwana oraz jego syna, którzy znajdują się poza Rosją i ich życie jest dosyć ciężkie. Nie będę tutaj spoilerował za dużo, natomiast możemy odnieść wrażenie, że cały film będzie skupiał się na temat właśnie zemsty Iwana za to, że jego życie się rozpadło. I tak jest w istocie. Z drugiej strony mamy oczywiście Adonisa Creeda, który ma wszystko. Ma wszystko. Ma wspaniałą rodzinę wokół siebie, bo po pierwszej części wiemy, że ma przy sobie Biankę, która nadal przy nim jest. Ma mamę oraz Rockiego. Więc tak naprawdę wszystko mu się układa. Wygrywa walki, zdobywa Mistrzostwo Świata, idzie w ślady ojca. No i za chwilę okazuje się, że musi sprostać kolejnemu wyzwaniu. Wyzwaniu, które jest bardzo osobiste dla niego. Właśnie ze względu na to, że musi walczyć z synem człowieka, który zabił jego ojca. Ja w trakcie tego filmu wzruszyłem się, tak naprawdę się wzruszyłem, co najmniej 3 razy. Co najmniej 3 razy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mocno chwytał za serce momentami i o ile czytaliście moje felietony, które są udostępnione na boxwpolsce.pl, to ja przeżywałem te felietony na nowo. Dlaczego? Bo pierwsze napisałem o tym, że ktoś dostał szansę, żeby walczyć, zadebiutować i udało mu się wygrać walkę. No i okazało się, że tak naprawdę był rzucony na pożarcie. Idealnie się to odnosi do pierwszej części filmu. Druga część. Drugi mój felieton, gdzie pisałem o relacji trener-zawodnik. Tutaj ta relacja była bardzo świetnie pokazana, świetnie narysowana. I naprawdę, kiedy oglądałem ten film, czułem ten felieton na nowo, przeżywałem go. Trzecia część felietonu, która opisywała pierwszą porażkę oraz to, jak zawodnik ją znosi. Przede wszystkim psychicznie, było idealnym odzwierciedleniem drugiej części filmu. Ponieważ Adonis musiał poradzić sobie z porażką, z przegraną i z tym, co go definiuje. Z tym, dlaczego tak naprawdę chce boksować. Dlaczego to robi? Po co? Jaki ma w tym cel? Co go napędza? Świetne też były tutaj rozrysowane konflikty wewnętrzne zarówno Creeda, jak i Bianki, która stojąc z boku, widząc, jak cierpi jej ukochany, nie do końca wiedziała, co robić. Dla mnie również było to bardzo personalne, ze względu, że moja dziewczyna nieraz też przeżywała, jak ja boksowałem, coś mi nie wyszło i byłem po prostu na tyle wkurwiony, że nie chciałem z nikim gadać i ona nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić do końca. Oglądając ze mną ten film, myślę, że wczuła się nieco w rolę Bianki. Ja natomiast mocno się wczuwałem w rolę Creeda. Były pokazane też fajne sceny treningu, zrobione inaczej niż w Rocky. Ten film nie był kopią Rockiego, chociaż część ludzi tak uważa, część krytyków tak uważa. Była to pełnoprawna i świetna kontynuacja zarówno całej serii, jak i pierwszej części Creeda. Film zyskał swoją tożsamość, czerpiąc pełnymi garściami ze swoich pierwowzorów, czyli z serii o Rockim. Idźcie do kina, warto naprawdę, jest to kawał dobrego kina, dobrego filmu. Dajcie znać w komentarzach, jak już obejrzycie ten film, co Wam się najbardziej podobało, co Wam się nie podobało, jaka jest Wasza ocena. Trzymajcie się, cześć. Dobra, świetnie. Tutaj też to fajnie wyszło z drugiej strony.